Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną dzisiaj jest dr Andrzej Szabaciuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Kościele na Ukrainie. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ukraiński Kościół grecko-katolicki na Ukrainie rezygnuje z używanego dotychczas kalendarza juliańskiego i od 1 września przejdzie na nowy styl obchodzenia świąt stałych. Co to za styl? Powiem tak, to w sumie tak naprawdę nie jest jakaś wielka rewolucja, bo od dłuższego czasu toczy się dyskusja na temat świętowania świąt Bożego Narodzenia razem z katolikami. I ta dyskusja tak naprawdę ona też po części łączy się z kwestią stosunku do ogólnie chrześcijaństwa zachodniego, części duchownych prawosławnych czy kościoła unickiego. I ta dyskusja, ona z jednej strony jako argument przeciwko świętowaniu wspólnemu podnosi no, pewne tradycje, które są obecne w kościołach wschodnich, ale z drugiej strony też pewną taką praktyczną stronę tej decyzji, no bo jak wiemy, Boże Narodzenie w Cerkwi Prawosławnej obecnie świętowane jest już po Nowym Roku. Tak się wydłużyła różnica między kalendarzem gregoriańskim i juliańskim. Ja myślę, że część duchownych też próbuje w ten sposób pokazać, że Kościół ukraiński, nieważne czy prawosławny, czy unicki, on jednak powoli też dąży do zbliżenia z Zachodem, z kulturą zachodnią, z chrześcijaństwem zachodnim i też jest elementem tego dziedzictwa zachodniego, co oczywiście jednak spotyka się z krytyką części środowisk konserwatywnych w tych kościołach, w tych strukturach kościelnych. I ta dyskusja to jest dopiero początek tego procesu tak naprawdę. Zobaczymy, jaki będzie tego finał. Jak już powiedziałam, ta dyskusja na temat dat świętowania tych najważniejszych świąt dla każdego chrześcijanina toczy się od dawna już i do tej pory nie udało się jednak zmienić tych świąt. Znaczy, do tej pory nie udało się przeforsować tej reformy. Więc ja myślę, że tutaj to nie jest jeszcze kwestia ostateczna i ona będzie też w dużej mierze łączyła się z dalszym rozwojem sytuacji na Ukrainie, jeżeli chodzi o sytuację Cerkwi Prawosławnej tak ogólnie rzecz ujmując, bo wiemy, że w tym momencie władze Ukrainy próbują przeforsować reformę, która ma ograniczyć zależność tej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego od centrum decyzyjnego w Moskwie, od samego Cyryla. Jak to będzie wyglądało w przyszłości, to zobaczymy. Tak więc ja myślę, że to jest też taki pewien symbol i to może sugerować, że te zmiany w życiu religijnym ukraińskim będą dość istotne w najbliższym czasie. Czyli raczej też podobno te zmiany mają zachodzić w rytm też hasła precz z Moskwą. Ukraińcy nie chcą obchodzić świąt wtedy, kiedy również i Rosjanie. Czyli nie względy religijne, ale przede wszystkim polityczne. Ja myślę, że po części tak, oczywiście, bo ta reforma jest bardzo krytykowana przez patriarchat moskiewski, który zdecydowanie się jej sprzeciwia. Ale dodajmy, że te zmiany, one by obejmowały tylko jeden kościół prawosławny ukraiński, czyli ten autokefaliczny, ukraińską cerkiew prawosławną. Nie dotyczą one tak naprawdę ukraińskiej cerkiew prawosławnej patriarchatu moskiewskiego. Tam nie ma w ogóle póki co dyskusji na ten temat. Więc to też jest pewien dowód na pogłębianie się pewnego podziału w ramach struktur kościelnych w Ukrainie. Jest to też dowód na to, że no, mamy obecnie dość taką zaognioną sytuację, szczególnie między tymi dwoma głównymi nurtami w prawosławiu ukraińskim, czyli tym nurcie autokefalicznym i nurcie, no, nie mówię to być prorosyjskim, ale formalnie, kanonicznie on jest w prawosławie ten drugi nurt
podporządkowany patriarchatowi moskiewskiemu. Mimo tego, że 27 maja zeszłego roku w soboru Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego podnoszono kwestię autonomii owej cerkwi wobec prawosławia rosyjskiego, to formalnie ta cerkiew jest zależna kanonicznie od Patriarchatu Moskiewskiego. Tak naprawdę to jest problem, który obecnie władze starały się rozwiązać, aby zmusić największą, formalnie największą cerkiew prawosławną działającą na Ukrainie do zerwania wszelkich powiązań z prawosławiem rosyjskim. Ukraińcy należą do religijnych? No to jest oczywiście trudne pytanie, bo jak ocenić tak naprawdę religijność? No możemy próbować ocenić ją na podstawie tego, czy osoby uczęszczają na nabożeństwa cerkiewne i czy przystępują do sakramentów. No wiemy, że we wszystkich państwach poradzieckich jest z tym poważny problem. I tutaj to dotyczy przede wszystkim oczywiście prawosławia. Potem jest jeszcze inny problem. Mianowicie część osób może na przykład formalnie być zaliczana do cerkwi moskiewskiej, cerkwi tego prawosławia rosyjskiego, a na nabożeństwa chodzi do cerkwi autokefalicznych, więc czy nawet innych nawet do nabożeństwa, do kościoła katolickiego czy do unitów. Więc ta sprawa jest dość skomplikowana i ja myślę, że tutaj trudno ocenić tak naprawdę religijność, szczególnie, że mamy teraz do czynienia z wojną, a wojna i ogólnie okres kryzysu to jest czas, kiedy społeczeństwo jednak w większym stopniu zwraca się w stronę religii, w stronę kościoła i też szuka pomocy, nie tylko pomocy duchowej, ale też pomocy takiej humanitarnej. I wiemy na przykład, że wiele struktur kościelnych działających na Ukrainie bardzo mocno pomaga w tym trudnym czasie potrzebującym. Działalność między innymi Caritasu można tutaj wyróżnić ukraińskiego, który wspierany jest także przez polski Caritas, ale też struktury międzynarodowe. Działalność cerkwi prawosławnej, szczególnie tej cerkwi autokefalicznej. I to też, no i oczywiście posługa kapelanów na froncie. Tam w tych trudnych warunkach, w jakich obecnie walczą ukraińscy żołnierze, jest to bardzo ważne. Więc ja myślę, że tutaj w okresie wojny wszelkie badania tego typu, one są obciążone pewnym błędem statystycznym, bo ludzie mają większe problemy niż dyskusje na temat swojej religijności. Oni teraz walczą o swoje życie, o przetrwanie. Ale myślę, że jest ona wyższa, ta religijność przeciętnego Ukraińca niż przeciętnego Rosjanina. I to też jest pewien problem, który dotyka prawosławie rosyjskie. Dla prawosławia rosyjskiego Ukraina jest bardzo ważna i patriarchat moskiewski nie może sobie pozwolić na utratę Ukrainy, bo wtedy też straci na znaczeniu jako jedna z największych cerkwi w skali globalnej. Ukraina jest państwem nie tylko stosunkowo ludnym, ale też państwem, gdzie jednak to prawosławie jest znacznie żywsze. I też w pewnym sensie ono nie jest tak uwikłane we współpracę z władzą, jak to ma miejsce w Rosji. Problemem Rosji jest to, że patriarcha Cyryl no bardzo mocno współpracuje z Władimirem Putinem i taki związek kościoła i państwa ma te skutki negatywne. Część osób, które po cichu nawet sprzeciwia się obecnej władzy, też będzie to, gdyby to swoją niechęć do władzy przekładało na niechęć do cerkwi prawosławnej rosyjskiej. I to będzie skutkowało po prostu takim cichym protestem w postaci po prostu bojkotowania nabożeństw czy niepostępowania do sakramentów takiej cerkwi. Więc tutaj patriarcha Cyryl, moim zdaniem, postawił wszystko na jedną kartę. I też poprzez to, że modli się o zwycięstwo Rosji, że błogosławi żołnierzy, którzy są wysyłani na Ukrainę, że pokazuje wojnę przeciwko Ukrainie jako wojnę dobra ze złem, to też nie podoba się wielu obywatelom Rosji, ponieważ oni nie widzą tej wojny. Oni nie chcą tego, aby cerkiew mówiła językiem propagandy rosyjskiej po prostu. Oczywiście nie mówię, że wszyscy, bo jest część osób, które wierzą propagandzie rosyjskiej i które chwalą cerkiew za jej postawę, ale zawsze ma jak gdyby no, dwie strony. To samo obserwujemy, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo jak ma w tym momencie zachować się osoba,
która jest wiernym ukraińskiej cerkwi prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, i słyszy, że przywódca tej cerkwi rosyjskiej, a jednocześnie przywódca jednak ukraińskiej cerkwi prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego, błogosławi żołnierzy rosyjskich, którzy idą walczyć z Ukraińcami, kiedy słyszy o tym, że armia rosyjska niszczy cerkwie, torturuje kapłanów i dopuszcza się licznych zbrodni przeciw ludności ukraińskiej. No to jest pewien problem, taki można powiedzieć też, no, nie tylko moralny, ale też polityczny. I obecnie cerkiew prawosławna, lojalna wobec Patriarchatu Moskiewskiego, musi sama zdecydować, w jakim kierunku chce iść, czy decyduje się na całkowite zerwanie więzi z Moskwą, szuka możliwości jednak utrzymania tych powiązań, przynajmniej w jakiś sposób nieformalny. No moim zdaniem, jeżeli chce przetrwać, jeżeli chce też zachować jakiś autorytet wśród ludności ukraińskiej, to powinna zdecydować się jednak na radykalne zerwanie wszelkich związków z Federacją Rosyjską i z Patriarchatem Moskiewskim także. Doktor Andrzej Szabaciuk dzisiaj w komentarzu dla podróży. Panie doktorze, bardzo dziękuję. Dzięki. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.